Dzień dobry, dzień dobry. <laughs> Przepraszam najmocniej, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tutaj już odpaliłem stream, ee, jak się pojawił przeciwnik, bo trzeba było trochę na niego poczekać. No i gramy speedrena 5 5.0 na 5 minut. 2300 przekroczone, jeszcze 300 punktów niecałe i cel będzie osiągnięty. Taki jest plan. Będzie ciężko, bo widzę, jak przeciwnicy grają. Obrona królewsko-indyjska. Lecimy. Zobaczymy, jaki wariant wybierze przeciwnik. Ruch H3. Ok, wariant ma kogonowa, również taki będzie w moim kursie, już niedługo. Goniec G5. Hmm, dobra, no to tutaj sobie zagramy H6, odstraszymy tego gońca i lecimy z C5. Bicie będzie dla nas ok, Hetman A5 z opcją wybicia. Dobra, gramy E6 i tutaj będziemy wybijać na D5. Wybicie i gramy wieżą. Opcja zbicia tutaj jest bardzo kusząca. Goniec na D3, ok. Hmm, tutaj grozi bicie. Trzeba na to uważać. Gramy sobie H5 w takim razie. 5 minut to czasu niedużo. W takim razie skoczek A6 jak poszło. A4, skoczek A6 z opcją na B4. No w sumie wpakuje się tam skoczkiem. Dlaczego by nie? Zagramy sobie może A6 z planem B5, wieża B8 więc D7. Coś takiego. Będziemy kombinować. Skoczek tam na pewno stoi całkiem ok. B5 już grozi, więc się na to przygotuję. Chociaż E5 jest ciekawe. Bo bicie tu i bicie tu. Hmm, tego nie wziąłem pod uwagę, może trzeba skoczka przerzucić, a właśnie, goniec tu się nastawia na to, taki ruch, no dobra, myślę, że, hmm, co ja myślę w tej sytuacji? W tej sytuacji ja myślę, że przeciwnik stoi fajnie, hmm, wiecie co, chyba wrócę wierzą. nie wiem w zasadzie, co tutaj zrobić, może przerzucę skoczka tędy, może coś w tym stylu, takie, hmm, hmm, nie wiem, co to będzie. Ciężko mi stwierdzić, ale niech będzie skoczek H7. Poszło tu, dobra. Skoczek chce się przestawić zapewne. No tak, bo już tu nie atakuje, więc może sobie przejść tędy. Coś tu pograłem chyba nie tak. Dobra, B5 trzeba grać, bicie w przylocie tutaj. Nie ma innego wyjścia, no skoczek wejdzie to tam jakoś. Ważne, żeby tego pionka zlikwidować. Trzeba grać dosyć szybko. Skoczek, no tu stoi, tak jak stoi. No może jakiś taki ruch się uda w pewnym momencie zagrać, jak skoczek odejdzie, czy inna figura. No dobrze, tak, tak, tak. Tu w ogóle może zagrać straszny ruch. Może zagramy tak, będziemy bronić pionka. W sumie nie wiem po co. Ale coś grać trzeba. Dobra, czekałem właśnie na takie posunięcie. Wybijemy sobie w takim razie. Wybijemy sobie to i jakiś tam goniec D6, może goniec. Aha, tutaj jest celownik. Okej. Okay. W takim razie może tak. No, powalczmy w ten sposób. Tutaj wybicie, wybicie. Ten pionek wolny tutaj, ten słaby, dobra, no pozycja zwariowana na pewno taka, znaczy złożona, nie zwariowana bardziej bym powiedział, ale wierzę tu stoi fajnie. Jak zbicie to w ogóle tam mogę sobie spoko wymienić. Skoczek B4 nabiera tutaj już teraz znaczenia, jest z szachem. I tutaj od razu wybić, tu nie ma innego wyjścia. No co, nastąpi szach, zagramy sobie tu, tutaj atak, OK. Dobra, wieża B5. Z obroną. Aha, możesz teraz wybić tu i tu, ale tam będzie groźnie, więc to nie jest do końca taki obsiub. Więc to, to, tutaj bicie, tutaj szach, król H2 z szachem. Nie mogę, bo. Co nie mogę? Aha. Dobra, ale tak, będę mógł tutaj. Hmm, w sumie skomplikowane. Będę mógł wybić pionka po prostu. Dobra, będzie dobrze. 5. On ma 3 minuty, troszkę mniej. A okej, okay, tutaj zagrałeś. Wrócę. Tak. Ciekawe, czy on powtórzy posunięcia. Sprawdzimy, bo jeżeli tak, no to tak powtarza posunięcia. Coś, coś mu się tu chyba nie spodobało w takim razie. Dobra, jeszcze raz. Jeżeli wróci, to pomyślę nad innym ruchem. E, może wrócę tak. E, może wrócę tak po prostu, żeby nie było remisu. On chce remis, ja nie. Tutaj bym podstawił wieżę, jakby zagrał Hetmanem. Znaczy, jakbym zagrał wieżą na B8, a teraz mam taką opcję, chcę tak zagrać. W ogóle też mogę tutaj. Od razu szach, to wtedy tu, albo tu skoczek. Dobra, to się będzie bronić. Koniec tu, strzałka. Hetman stoi tu. Koniec A2, tutaj trzeba chyba to zbić. Skoczek idzie na F6 z mocniejszym atakiem. Ojejku, widełki przeoczyłem! Widełki na C2, a nie, bo byłby szach, spoko. Ale szach F6, tak, przeoczyłem. Przeoczyłem na C2 widły, mm, boli Znaczy nie boli tylko niewykorzystana sytuacja, no właśnie Otóż to, dobra, gramy blokadę Hetman D6, jeszcze nic straconego Goniec F5 z planem takim, tutaj jest atak Widzę, 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 widzę to, widzę mój drogi przyjacielu Ale tu jest yy, dobra obrona Gramy goniec na F5 w takim razie Jakiś taki ruch będzie grozić yy, No już tutaj nabiera to wszystko jakiegoś tam sensu ale były widełki, byłoby już po partii. No właśnie, to jest to, jak się gra na mniejszy czas. I teraz co? Tu gdzieś mi wejdziesz, nie wejdziesz nigdzie. Spróbujemy tak. Bo on musi chyba tak zagrać w ogóle. Wtedy tutaj. Tu trzaśniemy. A jak nie, to my weźmiemy tutaj tego pionka. Chyba mam cię. Znaczy, mam cię w takim sensie, że chyba zdobywam coś tutaj w tej pozycji. Ważne, że nie ma tutaj skoczka na e4, skoczka na b5. Wieża, what? A jakbym zagrał tu, to co byś mi zrobił? Byś wrócił tu pewnie, znaczy na, tutaj na e3. Chcesz zbić tu, ok, ja zbiję tu, ty tu, aha, tu masz wejście, ale niura. Dobra, zagrajmy tak w takim razie, bo jeżeli tutaj to tu, jeżeli tutaj to skoczek broni, wieża e3 prawdopodobnie. I co, tak? Spróbujemy go postraszyć. Łu. Wow. Tak zagrałeś, drogi przyjacielu, ale to ja mogę tutaj. Z szachem, musisz wybić pionkiem, tutaj grozi bicie niebezpieczne. Muszę chyba tak zagrać bronić Hetmana. Bo jeżeli tu, to tu bronię Hetmana. Zagram tak z planem Hetman D7. Uciekam tutaj od opcji zbicia. Mi się to bardzo nie podoba. I Hetman D7 z prostym planem. Tutaj, Hetman. Prawdopodobnie. wieża fajnie broni. Tylko, że teraz nie mogę nawet tam kontry złapać. Eee, I teraz może tu, ale skoczek mi wejdzie. Nie chcę tego posunięcia. Taki ruch. Um... Hmm, ciężka sprawa. Dobra, zagramy tak, żeby tutaj już goniec takiego pianka na przykład. Skoczek wszedł. Jak tu zbiję, to wybijesz mi tu. No dobra, nie mam. Wy... Co ja zrobiłem? Wieżą zbiłeś! Myślę, że to nie jest dobry pomysł. Gramy tak. Wieża F5 będzie stała dobrze. Tam naciskamy. Tak perfidnie, ale dlaczego by nie? On no ma minutkę. Okej, okay. Okej. Okay. I może szybko tak zagramy. Celuję tu w piona, tylko że na tego trzeba będzie uważać. Znaczy nie, nie chcę koniecznie chyba tego zbić. Tak po prostu zagrałem sobie na razie. Aha, tak grasz. Dobra. Dobra, wracam. Pewnie też wrócisz. I zawsze będę musiał tu wymyślać jakieś posunięcie, ale masz mniej czasu, kolego. Bój się, bój. Dobra i taki mi ruch do głowy przyszedł, ale bicie tam nic nie ma. Dobra, taki ruch. Chyba A4. Zagramy tak i spróbujemy tutaj zbić. Bo wieża stoi świetnie, tutaj pięknie broni. Aha. Pięknie broni, chciałem powiedzieć, ale dobra, a co powiesz na A3? Kolego, co kolego powiesz na A3? A3 i uciekam. No i właśnie, jeden pionek zdobyty, który nie ma znaczenia. Fakt tego nie widziałem, ale tutaj akcja jest po prostu z innej strony i to się dobrze tutaj chyba trzyma. Nawet na pewno. No co, B4 trzeba będzie grać. A, a tutaj grozisz. Chwila, 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 chwila. Tu, tu. Ok. Moment. Brr. Tutaj, tutaj. Ehm, na przykład, nie wiem. Tutaj dasz szacha. Nie, tutaj dasz szacha, ja tu. Tu. Uuu, hu, 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 hu. ale się porobi. Może tak od razu zagrać. Tutaj, tutaj. Dobra. Chyba tak trzeba od razu, żeby król miał ucieczkę. Tam jeden szach nie dałby. Ja chyba nic. Szach i król tu. Po wybiciu będę w domu. Możesz dać mi szacha jak król S7. Wydaje mi się, że tutaj żyje. Tu się wszystko broni. Dokładnie. Tu się wszystko broni. Pionek ucieka, on ma mało czasu. Żadnego szacha nie ma. Ewentualnie taki ruch, ale to wtedy zbijemy. Dokładnie. Teraz jest tak. Pionka, czy jestem w stanie ochronić? Wiem, tak. Tak, on zbije. I tutaj siatka matowa. A, i bicie tutaj. Możliwe, że tutaj nie jestem dobry. No źle, źle gra. Nie mam szacha. E, tak, tutaj szach jakiś istnieje. Tu będzie szach, co? E, muszę zagrać chyba tak i tak z takim planem. I tak, i tutaj grozi mat. Chyba jesteśmy w domu. Król odsłonięty ma spory problem. Dobra, spróbujemy rewanż i szukamy sobie kolejnej osoby. Dużo błędów, ostra partia, mamy rewanż. I lecimy C4, zobaczymy jaki wariant przeciwnik wybierze. Mamy tutaj prawdopodobnie Gambit, Hetman... O, obrona słowiańska. Koniecki 5, zagrajmy ostro. Czy będzie wariant Botwinika? Wszystko na to wskazuje... A jednak nie. No to tutaj wybijemy, wybijemy sobie na C4. Proste centrum, prosta gra. Mi się to bardzo podoba. Wprawdzie nie mam y, pary gońców, przeciwnik ją trzyma, no ale mam szybki rozwój, coś za coś. E5 grozi. Tu chyba nie są groźne posunięcia, biorąc pod uwagę, że on nie ma jeszcze zrobionej roszady. Ja lubię te pozycje i skoczek wchodzi tutaj. Nie wiem dlaczego on zagrał tu Hetmanem. Hetman musi wrócić z powrotem. Goniec nie zagra swobodnie na G7. O! No to deruszuje króla, nie wiem, nie, nie, nie rozumiem No i wieża jeden wzmocnimy punkt E5 Nie rozumiem, nie rozumiem, ale nie muszę tego rozumieć e, Spróbuję zagrać tak Z planem bicia i wzięcia piona Chociaż szkoda będzie mi tego skoczka, ale myślę, że on tak zagra szybko Nie zagrał, okej okay. Widział, coś tam się przymierzał, dobra, gram tak No i będziemy atakować na skrzydle Skoczek wejdzie tutaj. Chociaż gońca tu wstawię, będę próbował go zbić. Spróbuję tak zagrać. Jak on wróci, to oczywiście wrócę gońcem. Po prostu to jest też sprawdzanie przeciwnika. Dobra, tutaj to zbijesz tym. Tu będzie słaby pionek. Dobra, bijemy tego skoczka. Bijemy go. Chcemy. Dwa skoczki na dwa gońce. Kto będzie miał tu lepszą? No jak tak, to zajmę linię, ale możliwe, że goniec A6 jest też dobry u niego. Chociaż skoczek dobrze stoi, tam zdwoimy sobie po prostu wieżę i tyle. Zbił jednak tym. Dobra, tutaj, tutaj wieża E8, E1 mi się trochę rozciągnęła. Po Tak, tak. No dobra, gramy. No gramy, tutaj ciśniemy. A5, ok. I teraz chyba. Tak, za bardzo nie chcę grać. Tu zagrajmy sobie. Jak bicie, to możliwe, że bicie. Naciskam na ten punkt. W sumie, jaki tu progres dalej zrobić? Możliwe, że nie jest tak łatwo, ale nie chciałbym grać tego czarnymi. Nie wiem jak Wy. Co dalej? Drogi Watsonie. Chodzą mi po głowie takie ja ruchy, ale nie no, to bez, bez sensu. Ale coś tam mi już chodzi po głowie, żeby. Może B4 w ogóle teraz przywalić? Zbił jednak. Eee, Okej, okay, możliwe, że tak trzeba zagrać, chyba tak. Pobronimy pionka i zbijemy za chwilę tego. Chyba, że on nie pozwoli zagrać tu, ale nie, wtedy jest strzałka tutaj na F7. Tutaj atakujesz, w sumie mądry ruch, mądry, ale zagrajmy tak, chociaż muszę uważać teraz na pierwszą linię, bo wieże odeszły z tej pierwszej linii. Chodzi o to, że po wybiciu tu będę atakował. Tutaj atakujesz tak, ale dobra, mam bicie takie. E, tu atakuje wieże, on musi zdwoić te wieże, ten pionek wisi po żądalu. Niech sobie wisi. Myślę, że wrócimy sobie spokojnie, bronimy pionka i zaraz H3 zagram, Zobaczymy jak on na to zareaguje. Też mam opcję taką, nie zauważyłem tu. Ale chodzi o to, że jak zbiję tutaj, to ja biję mu ta. Aj. Tu grozi mat Krzysztof, ale żeś przesadził. Dobra, muszę tak. Dobra, podstawiłem. Tutaj możesz zbić. Wejdziesz mi tu, co? Podstawiłem kurczaczki, tak. No dobra, muszę chyba tak w ogóle zbić, coś skontrować. Tu, tu grozi... Nie, mat nie grozi. Będę groził też takim fajnym w sumie ruchem. Tak, szacha nie ma, tutaj wejdziesz na pewno. Coś takiego, ale wtedy tak, może tu mata nie ma, bo tędy tu wrócisz, okej. Okay. to Nie będzie tak różowo. Jak zagrasz tu, prawdopodobnie muszę tak. Tutaj, tutaj, tutaj. Ok. Tak. No jak szach tutaj, to tu. Jak tu, no to też. Tutaj, tutaj, to tu. Oj, i wieża D3. Ojejku, nie widziałem tego. Wieża D3. Kurczę blade. O, niestety. Niestety, nie zauważyłem. Nie zauważyłem tego. Mhm, uh -huh. no wiem, że mnie masz, no. A jednak skontrował ładnie. A jednak skontrował. O, no, tutaj za wiele nie mam do powiedzenia, go nie 8 prawdopodobnie wystarczy. No, pewnie to zaraz zauważy. Dał szacha, nawet. A, dobra, to idziemy twardo tutaj do króla. Niech się boi. Król do ataku. Co tam? No, jeszcze jakbym miał tutaj, to dobra, co on tu chce? Tu chce dać szacha. Prawdopodobnie tak. Aha, tutaj jeszcze może. Hmm. Właśnie. A co? Nie mogę tutaj zbić tu tu. Nie no, chyba muszę zbić. Nie wiem, to prawdopodobnie też przegrywa, ale to jest jedyna szansa, żeby coś tutaj chyba poszachować i wykorzystać tego króla na moment. A no właśnie, tutaj już nic nie ma. Ale jeszcze tak, on da tutaj szacha, tutaj, a wieże F8. No tak, nic się nie dzieje. Mm. Tutaj nawet król zawędruje. No ale niech się jeszcze wysili. A czekajcie. Tu i krucha 6 jest niebezpieczne. No właśnie. Tu nie może. Tutaj też nie. Skoczek stoi. Możliwe, że taki ruch wygrywa. Bardzo możliwe. Że taki ruch wygrywa wtedy może tutaj. Jeszcze wyczekująco. Patrzcie, on musi się zastanawiać. Chyba tak. Bo on chce tutaj. Chyba tak. Chyba tak. Żeby król miał taką opcję. Chce wiecznego szacha mu tutaj dać. I zremisować. A jak się pomyli, to jeszcze przegra. No właśnie tego ruchu nie widziałem. No właśnie. Wcześniej mógł tak, chyba. Tutaj już nic nie daje, bo mi zbija. Co, tak muszę w ogóle zagrać? Uf, paskudny ruch niestety dla mnie. O, tu już przegrywam. A tak? On ma 27 sekund. Czy ja tu mam jeszcze jakieś szanse? Zagram tu, on zagra tu, nie mam szans, muszę tak, dokładnie. No to tak. Tak, no będę bronić. Ha, mat grozi. Kurczę, tak, to tu mi bierze skoczka. Ojej,ku jestem bez wyjścia. Tak, a też mi bierze skoczka. O, niestety skoczek. Aha, no tak też nie mogę, bo tu jest mat. Kurczę, tu mogłem zagrać wcześniej. Mm. Chyba też nic nie dawało. No dobra, tak. A nie, nie dał, nie widział Hetman G6, słuchajcie, nie widział Hetman G6. Dla mnie dobrze. Tylko co to nie ma znaczenia. A tak zagrajmy. Właśnie. No dobra, szachniech się jeszcze posili. Tu będzie tak, strzałka, jak zagram tu. No tutaj jest najgorsze właśnie to, że 36 sekund mam. Dobra, bije, on bije. Ja idę tutaj. Tutaj uciekam. No właśnie on kosi pionki. 8 sekund. Niech się boi. Słuchajcie, wygrałem na czas. Ojej, kurwa, no. taka jest reguła. Gry na 5 minut, no. To nawet nie było wyjście z war, tylko zajechanie przeciwnika na czas. No. Zawolny był. No, cóż mogę powiedzieć? Szczęśliwe zwycięstwo. Dobra, szukam sobie kolejnego gracza. To chwilę potrwa na pewno, bo już na tym poziomie, powyżej 2300, będzie coraz ciężej szukać graczy. Prawdopodobnie będę musiał odcinki nagrywać wieczorem, wie wieczorem więcej zawodników gra. No ale chociażby jeszcze jednego zawodnika dzisiaj poproszę. Jest. 2357, Polak, świetnie. Z kim ja gram? Ciekawe, czy ktoś tu się przedstawia. Pozdrawiam serdecznie. Niestety się nie przedstawia. Eee, no dobra, G6 w takim razie. I lecimy z obroną królewską indyjską tradycyjnie. Jak się uda. Uda się. Zobaczymy jaki wariant, skoczek F3. Ok, skoczek na D7 E5. I zagrajmy sobie tutaj C6. Odman 7 Normalna pozycja. I gramy sobie w szachy. Tutaj na pewno jakiś tam plan typu skoczek H5. Może wieża E8, C5 ruch nie istnieje na szczęście, bo jest bitka. I tutaj C5 rekomenduję. Zapchać tutaj tą pozycję. Potem na B6 na spokojnie. No i co? No i zagrajmy sobie skoczek H5 z takim planem. Możliwe że G3, tak. Tutaj trzeba spokojnie H6 i do F5 będziemy dobijać. OK. No i zagrajmy tak. Bicie, bicie, tutaj mógł chyba zagrać przeciwnik. Tutaj się trzyma, więc nie trzeba się przejmować. Lecimy z ruchem F4. Czyli będziemy tu próbować. To jest dobre zagranie z jego strony. To jest bardzo dobre zagranie z jego strony. Zdecydowanie wracam. To bicie w ogóle nie będzie groźne, bo wybijam. Szach może nastąpić. Jasne. A tutaj z powrotem. Dobra. Chyba wybije, bo w takim razie po wybiciu z powrotem na pionkę atakujemy. Tutaj muszę chyba coś z tym pionkiem zrobić. Właśnie muszę tak zagrać, bo groziło wybicie w ogóle. Chyba mógł to zrobić wcześniej przeciwnik. Będę kombinować tu, chyba i tak. Jeszcze zobaczymy. Skoczek może tu wejść, ale to wtedy tak. Zobaczymy. No, G4 byłoby dla mnie super, oczywiście, bo skoczek wchodzi na F4. Ale to jeszcze na spokojnie. Zagramy skoczkiem tutaj w takim razie. No próba wymiany. Nie ma wyjścia. Wieża w sumie fajnie patrzy na tego pionka i sobie wieżą zbije. Koncepcja gry się też zmienia. Będę mógł spokojnie poatakować sobie. Tak. No dobra. A6. Skoczek ucieka. I będę atakować tego pionka. Twardo. B5 będzie groziło. Już grozi B5. Nie można zbić pionkiem, bo tu strzałka. Czy ja tutaj jestem w stanie coś wykorzystać? Jeszcze wieża C8. W ogóle zobaczcie, koncepcja gry się kompletnie zmienia, nie? Tu nic nie grozi, tutaj też nie. W takim razie wieża C8. Wzmacniamy punkt tutaj na C4. Po prostu zdobędę pionka. Cały czas nie można tutaj. Niby to jest troszkę tak jeszcze zamrożone, ale to. Myślę, że się za chwilę odmrozi. Pytanie, czy tu teraz bić? Mogę poczekać? Tak, tak, wszystko nie, bo tutaj te pionki będą groźne. Muszę to wybić w takim układzie. Wierzę, tam chyba krzywdy nie zrobi. Przejdę skoczkiem, tu będę miał też opcję dobrą, ewentualnie skoczek B6. No i dobra, zobaczymy, co zrobi przeciwnik. Pionek więcej, e, wracamy skoczkiem, tutaj to pole dobre. Paraliż mały mamy tutaj, zobaczcie. Przeciwnik ma sparaliżowane figury. Póki co. No dobra, tutaj jest niegroźnie. Niech będzie tak. Taki mam sprytny ruch. Zobaczymy, czy przeciwnik to dostrzeże, bo jak tutaj to widełki, a jak nie, to będę tutaj atakował. Też tak mogę. Dobra, to dostrzegł. Coś tam dostrzegł. W porządku. No i co dalej? Tutaj może. Czas ucieka, może to uwierzę tutaj zaatakować. Myślę, że tak. Wieża tu to bicie skoczek tutaj. Trochę redukcji się przyda. I, i tutaj zagrajmy sobie. Okej, okay. no i skoczek B6. Z mocną obroną z atakiem na A4. A tego ruchu nie widziałem. Ech. Krzysztof tracisz Hetmana. O nie! O nie, tylko nie to. O nie, 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 nie. O jejku, 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 jest źle. Za szybko. W jakiej wersji tego Hetmana oddać? Tak zagrać, to nie mogę. Mmm, zbić tu. ja, źle, jest strasznie. O, rety, 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 rety. PDN 84 to byłeś mi Hetmana Może tak, ale tu mi trzaśniesz. Tego nie chcę. Dobra. Tam Tak. Kula bez sensu bronię pionka. Hetman mniej za figurę. Jest. Źle. No, nie tutaj, ale co to za obrona? Ten pionek pada no tak, no. Nie. Wszystko po wymienia jest po mnie mm, dokładnie No dobra, trzeba się tutaj poddać Nie ma tutaj to sensu Spróbujemy rewanż Jest rewanż, no i ekstra Dobrze było, bardzo dobrze po debiucie No, podstawka Hetmana bolała, ten przeciwnik Miał spory problem bez tego pionka, ale niestety się nie udało tego dograć na swoją korzyść. Tutaj gramy oczywiście H3 tradycyjnie. Koniec E2. Mhm. A4. Pilnujemy tego miejsca. Tu będzie atak bezpośredni. Tak w sumie. Tak chyba mogę zagrać. To bicie chyba nie jest najlepsze, bo tu jak dobrze kojarzę... A, słuchaj, jest strasznie dużo taktyki. Trzeba bardzo uważać. No muszę gońcem chyba w ogóle bronić, ale co tutaj? Też się nadzieję tam na związanie. I tutaj, możliwe, że już coś pokręciłem w debiucie, gram tak, tu teraz obroniłem, nie wiem, w sumie ciężko było mi to policzyć, no ale dobra, zdążyłem skończyć rozwój, przytrzymać pionka i tyle. Tutaj jest atak, dobra, będę musiał to obronić, tu się broni. Wieża, AD, wieża F na D1 prawdopodobnie, pionka wzmocnić i coś takiego kombinować. Jak tam się uda wejść, o przeciwnik wymienił, tutaj jest opcja dobra. No hmm. co, kulturalnie wracamy, bo skoczek wejdzie. Ucieknę hetmanem, przytrzymam trochę grę. Ok, I teraz z gońcem też można jakoś próbować uciec, wieża E1. Lecimy z tej strony. Tutaj może nawet trzasnę wtedy. Okej. Okay. Wymiana tu grozi bicie. Dobra. Tak, tutaj jakieś przełomy. Wieża C5 jest fajne, ale tak to on się zasłoni. Ale wtedy tutaj. Jest to ciekawe. pytanie, czy ja mogę. Tak, tak. On. Tu ja, tu, dobrze, mogę, nie, zaraz, bo ja stracę jakość, co ja gadam. A mogę tym wybić tu po prostu? Tak wejdziesz. Mogę chyba. To wezmę. Oj, tam feralne podstawienie pionka. w pionka Hetmana, Hetmana, Hetmana. Dobra. Mhm. No co, powrót. Tutaj... No chcesz mi na B2 wziąć. Dobrze. Mam też skoczek A4. W sumie tak, skoczek A4 jest ciekawy, mogę tym odbić później. A Jak zbiję tu, to mnie zbijesz tu pewnie co? Pewnie tak. Na razie nic nie widzę. Gram tak z planem takim. Dobra, no wiem, że tu atakujesz jakieś F4, się szykuje pewnie. Tutaj to po prostu odejście. Skoczek tu mi mocniej atakuje. Dobra, wieża D2. Obrona też gońca przy okazji. Dobra, no ten ruch to widziałem z daleka. Myślę, że po prostu bicie. Nawet jak skoczek nie zbił skoczkiem. To mnie bardzo kusi. Tak, tak, tak. Dobra, zaryzykuję, bo jakoś tak czuję podskórnie, że ten ruch może być ok. Ryzyk fizyk. Zobaczymy. E, tak, jakoś czuję. No, bicie tutaj, on musi tu. Nie, tak może. Kurczę, Hetman E6, bo Hetman jest niebroniony. Oj, to chyba źle zagrałem. Tutaj, on mi wybije Hetmana i ja tam nic nie mam. E, ok, wiem o co chodzi. Hmm. Tak chyba trzeba będzie I tu trzasnąć Szachtu tu Chyba tak, to będzie chyba Najlepsze z... hmm. No bo tu to nie, tak to mi zbije Tak to tak, dobra Poświęcam tutaj, no nie ma wyjścia Oj czuję, że tutaj może być ciężko Skoczek stoi feralnie. Chyba dałem przeciwnikowi pograć. Właśnie. Niestety zbiję to. Niestety mówię, bo chyba nie dostałem w tej pozycji nic yy, zadowalającego. Skoczek stoi źle. Skoczek C3 bicie bicie tutaj. Hmm. Hetman B3 No dobra, yy, to co? Tak? Chyba tak trzeba Bo bicie tu Tu, tu, tu Może nawet tutaj Wierzą, goniec dobry Okej. Okay. Chyba tak się pilnujemy No jak szach, to tu Aj, źle Tutaj, i tracę materiał Kurczę, blade, no znowu źle policzyłem. Wieża C2 trzeba było. To pierwsze założenie moje. Bo jak zagram tutaj, to mi wierzą na B1. No niestety, mam z Polakiem, naszym rodakiem, 2-0 w plecy. No tu jeszcze szukam szansy na jakieś wieczniaki. Ale to już szansa, niestety, marna. Albo coś za szybko pograłem. Hmm. Wie, że F8 chyba działa dobrze. Dokładnie. Jakby przeciwnik słyszał. Dobra. Trzeba się znowu poddać. Nie ma wyjścia. No spróbuję znowu rewanż. No znowu było bardzo fajnie zrobić. Pola krodak zniszczył. Znaczy się bardziej mi powiedział, że wygrał po prostu. No niestety nie chciał po raz kolejny grać. OK. No dobra, jeszcze przyjdzie dobry czas. mam nadzieję. Spróbujemy tutaj zrobić teraz partię szybko, żeby spróbować a, się troszkę odbić. Tak zagrajmy może D5 w ten sposób solidnie. Tu, tu, pewnie, to tutaj. O, dziabnijmy to. Tak. Trochę w nie moim stylu, ale nie mam koncepcji. Pewnie E4 zostanę. Dobra, trzeba tutaj. Nie ma wyjścia, wszystko do końca. Nie lubię takich pozycji. W sumie nie wiem, dlaczego skoczek cepić. Trochę mnie tamta partia jeszcze rozproszyła. A, no dobra Będziemy walczyć No słuchajcie, 2600 będzie ciężko zrobić Znaczy tak, na 3 minuty to ja robiłem 2600 Tylko zastanawiam na 5 minut, czy mi się to w ogóle uda Speedrunie Czy znaczy, powinno chyba, znaczy powinno Może za daleko teraz myślę, ale mm, Zrobię wszystko, żeby się udało Może tak Tutaj A5 Tradycyjne ruchy, takie żeby tutaj zagrać A4 Te dwie porażki No właśnie, stoję ciągle w miejscu Ciągle w miejscu. Przepcham pionkę jak najdalej. Ciągle w miejscu, jak te porażki weszły dwie. A nie powinna, pierwsza na pewno nie powinna wejść porażka. A tu zaryzykowałem wieża C5. No. Jak to w życiu bywa? Ryzyko się podejmuje. Go nie C1. A tak. Tu spróbuję zagrać, oczywiście, jeżeli go nie C1. On ma parę gońców, ale tutaj naciskam na pionka. Skoczek B6. Wydaje mi się, że w porządku, poza teraz się zrobiła. Trzeba pozytywnie myśleć. No tak, to widzieliśmy. Tutaj to bicie chyba tym, żeby tego zaatakować. Jakiś fajny skoczek, no, no nie wymieni, a ja wiem, że nie wymienisz. Wiem, wiem, wiem. No gram tak. Ha, tutaj wejdziesz. No możesz tu wejść, zawsze hetmanem wrócę, bo wierzę z dwoje. Tutaj będę naciskał na pionka. Co tutaj się dzieje? Goniec A1. Po co? Nie wiem. Ale tak, zagramy. Grozi już wzięcie piona. Myślę, że białe mają problem. Oby! Przepraszam, ale co tutaj? What? Tu jest ciekawa opcja. Jak bicie to tutaj, tylko czy to coś mi tutaj da... Nie wiem, ale się dowiem. C5. Na pewno ruch. Zaskoczenie. Dla mnie również. Troszkę odkrywam. Może coś innego trzeba było. Teraz już po, po herbacie. Gramy tu. No jak tak, to tak. Chodzi o to, że też koniec B5 będzie. Mogę mieć problem. Trzeba będzie chyba tak w ogóle zagrać. Tu, tu. Ale tu, tu cały czas to może wejść fajne. Zbije on mi, zbije. Mam problem ze skoczkiem, z skoczkiem i zwierzą. No zobaczymy, czy znajdzie wieża C1. Znaczy, mam też alternatywę skoczek tutaj. Bicie, bicie, bicie. I bicie tutaj. To raczej jest ok. No, tu zagrałeś, tak? No to idziemy tak w prostym celu. Skoczek jest póki co. Nie, nie musi być broniony. Koniec kiedwa. Tu mnie kusi, żeby tu i tu zbić, no ale to nic nie daje. Wie, że wróci. No, jest jakaś inna koncepcja. A tak? Jakieś tam niespodzianki tego typu? No, on musi liczyć. Tutaj się nastawiamy na pionka. Na pionkę D4. Jeszcze. Aha, F5 jeszcze jest taka teraz opcja. Widzę, że Hetman broni, więc tutaj będzie możliwość wbicia. Chociaż nie chcę grać F5, żeby nie osłabić za bardzo króla. Ale jak no, jak będzie taka konieczność. Czemu nie? Powtórzył ruch. Pełna zgoda. Tak, tak. No dobra, wrócę. On wróci prawdopodobnie i po prostu znowu zmieniam yy, koncepcję. Tutaj. No i tutaj gramy. No dobra, czyli on gra takie ruchy, ruchy kluchy, bym powiedział. Nie, on może zbić, tu hetman wisi. No dobra, też niech będzie H5, no H5, H4, H5 tradycyjnie, niech on jakiś ruch wykona. Też mam mniej czasu, to jest ważne. Okej, król H2 sobie uciekł. Może skoczek po prostu, chociaż nie tutaj zagrasz, co? No dobra, E5 niech będzie tutaj opcja. Tak, to tak. Ja tutaj podstawiam. Bicie, bicie. Mam tu. Tu. Dobra, tutaj niby tak. Strzałka? Co weźmiesz z tego pionka? Ja bym się bał. Tak mogę zagrać. On się nie boi niczego. Dobra, tak grajmy. No tutaj, wiadomo, że jest opcja, ale też tam. Um, teraz taki mam ruch. Aha, teraz już nie mam takiego ruchu. Mam fajnego szacha na G4. Dobra, nie zawaham się go użyć. Idę trzy. Idę na króla. Aha, koniec broni. Ja już myślałem, że w podejściu do że mam jakiś taki szach. Tak zagrałeś nawet. Czy ja nie mam bicia teraz tutaj? Taki mam ruch. Jeżeli tak zagrasz, to będzie strzałka chyba mam e, bicie z tempem, bo grozi mat. Z tego gońca sobie odbiję. Hetman nie może zagrać. Ale sprytnie. No dobra. Ale mam też d2. Taki ruch mam też. D2 tu bicie bicie. A d2 bicie. To szybko zagrałem. Ha, mam ta, taki ruch i mogę tu wybić. Jest ok. Wszystko się fajnie taktycznie ułożyło. Pełna zgoda. Szacha widział dał. Wtedy mam wybicie tu, i odbicie tutaj z wygrana. A jak Hetman zbije, to sprawa prosta. Ok. Zwycięstwo. Moi drodzy, dziękuję za dzisiejszy odcinek. Dwie porażki z Polakiem Rodakiem. Trzeba wyciągnąć wnioski. Troszkę wolniej pewnie grać trzeba było, tak mi się wydaje. Dobra, dzięki, do zobaczenia. Cześć.